Bardzo się cieszę, dlatego że ta dzisiejsza gala Złotego Inżyniera ma absolutnie szczególny wymiar. Wystarczy spojrzeć na ten tytuł Złoty Inżynier 2018 roku, Złoty Inżynier roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest w tym wielka symbolika, jeżeli weźmiemy pod uwagę to wszystko, o czym e, powiedział, powiedziała przed chwilą pani prezes o tym ogromnym znaczeniu jakie polska myśl techniczna jakie praca i twórczość polskich inżynierów miała dla rozwoju Rzeczypospolitej a także dla jej powrotu na mapę w 1918 roku tak przegląd techniczny który który, który organizuje ten tlebiscyt złotego inżyniera. Powstał w 1866 roku. Jest rzeczywiście najstarszym czasopismem inżynierskim na świecie, ale naczelna organizacja techniczna, czyli dzisiaj też i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sięga swoimi korzeniami jeszcze głębiej, sięga swoimi korzeniami 1835 roku, a więc ta myśl wśród Polaków, żeby się zrzeszać, żeby być razem, żeby, żeby realizować coś, co właściwie moglibyśmy nazwać w jakimś sensie pracą organiczną, tak? bo spotykanie się w, w polskim gronie, mówienie właśnie o polskiej myśli technicznej, o tym jak powinna wyglądać także edukacja inżynierska, polska edukacja inżynierska, była, była, było tym, co przyczyniało się do budowania poczucia polskości, umacniania świadomości narodowej umacniania także i myśli o tym, że prędzej czy później musimy odzyskać tę naszą wolną ojczyznę, trzeba będzie tą ojczyznę odbudować, trzeba będzie ją odbudować jako państwo nowoczesne, a nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli technicznej, bez nowoczesnego przemysłu, bez nowoczesnej produkcji, bez wynalazczości, bez wytwarzania dóbr które nazywamy dobrami wysoko przetworzonymi, które są świadectwem właśnie wysokiego uprzemysłowienia i nowoczesności kraju. To jest wszystko zasługa myśli inżynierskiej, to jest zasługa inżynierów, to jest zasługa państwa środowiska, więc ta nagroda. Przyznawana za rok stulecia odzyskania niepodległości, chciałbym, żeby ona miała, i mam nadzieję, że ma ten właśnie szczególny wymiar. Dlatego też ta uroczystość właśnie tutaj dzisiaj w pałacu prezydenckim tak podniosła i dziękuję ogromnie za to, że mogę być z Państwem. Dziękuję za to, że zaszczycacie mnie Państwo swoją obecnością. Dziękuję, że jesteśmy tutaj razem w tej, w tej, w tej pięknej oprawie. Z góry gratuluję laureatom Plebiscytu. Rzeczywiście niezwykle demokratycznego, bo skoro Wybierają czytelnicy, to, to jest takie środowiskowe uznanie, coś, co pewnie jest najcenniejsze, jeżeli chodzi o, to, o, tą, o tą ocenę, która jest dokonywana przecież przez społeczność inżynierską. Proszę Państwa. Bardzo się cieszę, rzeczywiście to niezwykle zaszczycające, ale i miłe, że jako prezydent Rzeczypospolitej mogę w tym wręczeniu statuet uczestniczyć no, dwóch wielkich poprzedników na urzędzie prezydenta wymienionych tutaj dzisiaj przez panią prezes, prezydent Gabriel Narutowicz, prezydent Ignacy Mościcki było no, nie tylko inżynierami, ale było wybitnymi inżynierami, wybitnymi. Wynalazcami, którzy ogromnie przyczynili się do, do, do rozwoju właśnie tej odradzającej się i, i, odrodzonej, i odrodzonej ojczyzny. Proszę Państwa, to jest nasze wielkie zadanie. Dzisiaj Polska nadal się buduje, dzisiaj my od lat odbudowujemy Polskę właśnie, która chcemy, żeby stała się państwem nowoczesnym, chcemy, żeby stała się częścią tej najnowocześniejszej Europy, chcemy, żeby stała się częścią tego najnowocześniejszego świata. Chcemy być nie tylko przecież montownią, tak często o tym mówiliśmy, tak? Chcemy mieć własne wynalazki, chcemy mieć własne dobra, chcemy, żeby ta nasza myśl techniczna się rozwijała. Robią to polskie uczelnie, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Myślę przede wszystkim o uczelniach technicznych. Ja jako dziecko inżynierskie, wprawdzie sam nie inżynier, ale ojciec inżynier, mama inżynier, siostra inżynier, więc wiem o czym mówię. Ta myśl techniczna w Polsce rzeczywiście ona się rozwija. Bardzo bym chciał, żeby ona była w całości tutaj u nas realizowana i żeby to, co wymyślają polscy inżynierowie, zostawało w Polsce i mogło być w Polsce wykorzystywane jako ta polska myśl techniczna od początku do samego końca. Bardzo bym chciał, żebyśmy stwarzali też w Polsce takie warunki, umieli je stworzyć też na przyszłość, żeby polscy inżynierowie tworzyli, tworzyli w naszym kraju, pracowali w naszych instytutach, pracowali na naszych uczelniach, pracowali w naszych firmach, w różnych ośrodkach badawczo-rozwojowych. To jest nasze wielkie dążenie, żebyśmy pod tym względem byli, no może nie samowystarczalni, bo pewnie tego nigdy nie będzie w tak globalizującej się gospodarce, ale żebyśmy w jak największym stopniu to my właśnie tą globalizującą się gospodarkę zasilali naszą rodzimą myślą techniczną. Tego państwu życzę, tego życzę środowisku inżynierskiemu, tego życzę Pani na ręce, pani Prezes przeglądowi technicznemu, żeby się do tego jak najbardziej przyczyniał. I jeszcze raz bardzo się cieszę i z całej. Z serca gratuluję laureatom, życzę Państwu wszystkiego najlepszego i wszelkiej pomyślności w pracy i w rozwoju inżynierskim. Dziękuję.